korzystając z tego, że Pudelek ma bardzo duże zasięgi, ja chciałam zaapelować do Państwa o wsparcie, choć widać to pospolite ruszenie w Polsce, że Polacy bardzo pomagają, co jest bardzo wzruszające, ale są organizacje, które potrafią to robić systemowo. Mówię tutaj chociażby o SOS Wioskach Dziecięcych. Takie wioski dziecięce funkcjonowały na terenie Ukrainy i dzieci z wiosek dziecięcych muszą znaleźć miejsce w pieczy zastępczej poza Ukrainą w tej chwili. SOS Wioski Dziecięce są w stanie znaleźć dla nich miejsce tutaj w Polsce i w innych wioskach w Europie, tylko musimy te dzieci tutaj, one muszą się tutaj znaleźć jak najszybciej, żeby i tak już doświadczone przez los, jak najmniej traumatycznie doświadczyły teraz tego okresu, więc jeśli mogą Państwo wspomóc nie tylko wioski, to organizacje, które się tym profesjonalnie zajmują, to ja Państwa bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam. Absolutnie popieramy i liczymy na Państwa pomoc. Tak jak mówisz, no, ta sytuacja jest dramatyczna. Myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, że za naszego życia będziemy doświadczać na wschodniej granicy takich scen, że będziemy obserwować, jak ludzie są bombardowani, jak miasta są atakowane i też są, tak jak powiedziałaś, takie budujące rzeczy, jak ta solidarność społeczności międzynarodowej, heroizm Ukraińców i to, jak prezydent Ukrainy właściwie teraz wyrósł na męża bohatera. Stanu, tak, bohatera. To jest budujące i dodaje nam, myślę, wszystkim otuchy w tych trudnych czasach. Jakie jeszcze masz refleksje, gdy pewnie tak jak i ja, cały czas masz telewizor włączony z wiadomościami w domu? No też nie siedzimy bezczynnie. Mój Daniel dzisiaj pojechał. Zebraliśmy, co byliśmy w stanie i Daniel pojechał dzisiaj na naszą wschodnią granicę zawieźć rzeczy. Przyjedzie z Ukraińcami, dla których udostępniliśmy nasz mazurski dom. Tam jest naprawdę sporo miejsc i jak długo trzeba będzie, to będziemy gościli u nas potrzebujących. Wiem, że mnóstwo z Państwa również postępuje w taki sposób. Już przyjęli Państwo Ukraińców do siebie. No, naprawdę to jest taki moment sprawdzianu dla nas wszystkich. Jestem dumna z nas, że potrafimy stanąć na wysokości zadania. Czyli ten piękny mazurski dom, który pokazywałaś na swoich social mediach, kilkukrotnie będzie teraz dostępny dla uchodźców. Ponieważ mamy tam miejsca, więc jeśli jest ktoś potrzebujący, choć myślę, że Daniel dzisiaj, ponieważ pojechało sporo samochodów z firmy, w której mój Daniel pracuje. Daniel pojechał naszym samochodem, ale jeszcze znajomi, jeszcze busy, które wiozą ubrania, buty, żywność, no a będą wracali, więc myślę, że będą wracali z uchodźcami, więc myślę, że będziemy mieli kogo gościć u nas.